wytęskniona gwiazda drugiego dnia Orange Warsaw Festival, Nelly Furtado. Jesteśmy tuż przed twoim występem. Jaki on będzie? Czy możesz zdradzić parę sekretów? No cóż, zaśpiewam trochę moich znanych piosenek, które ludzie zawsze lubią słuchać ze wszystkich moich dotychczasowych czterech płyt. Trochę nowych piosenek z mojej hiszpańskiej płyty Mi Plan i kilka zupełnie nowych piosenek po angielsku. A dlaczego ostatni album nagrałaś po hiszpańsku? Żeby przypomnieć o twoim pochodzeniu? Tak, każdy czuje się zdezorientowany, kiedy go słyszy. Drapie się po głowie i mówi, ona jest szalona. No, nie wiem, po prostu uwielbiam śpiewać po hiszpańsku. To język miłości, namiętności. To pewnie też dlatego, że jestem latynoamerykanką i romańskie języki są dla mnie przepiękne. Podkreślasz swoje portugalskie korzenie, a jak wiesz, władze z twojego rodzinnego miasta Victoria w Kanadzie podkreśliły, że urodziłaś się właśnie tam, ogłaszając pierwszy dzień wiosny dniem Nelly Furtado. Tak, to był jedyny taki dzień w historii, bez powtarzania tego co roku, kiedy postanowili uhonorować fakt, że stamtąd pochodzę. Czułam się trochę zmieszana, ale było mi miło z tego powodu i było bardzo fajnie. Zresztą ludzie w Victorii są bardzo mili dla mnie. Są po prostu tacy spokojni. Tam jest fajna atmosfera. W imieniu tych wszystkich mężczyzn tutaj obiecałem zadać ci jeszcze jedno pytanie, nad którym się zastanawialiśmy. Już dwa razy Playboy złożył ci ofertę pozowania nago, a ty wciąż odmawiasz. To jedna z tych historii, które ciągle mnie prześladują i nabierają nowych barw. A to nieprawda? No nie dokładnie miałam być naga, raczej ubrana i to miał być specjalny dodatek muzyczny, ale to już przeszłość. A to prawda, że miałaś dostać za to $1 000 000? Teraz już nie jestem pewna. Za każdym razem, kiedy ktoś mnie o to pyta, podaję coraz większą kwotę. Niewątpliwie jesteś tego warta. Dziękuję wszystkim. Tak naprawdę to jest 5 milionów. Tak więc udanego występu na naszej polskiej scenie i wspaniałego wieczoru. Dzięki. My będziemy mieć super wieczór dzięki tobie. Dzięki. Też czekam, żeby się z wami spotkać. Nelly Furtado we własnej osobie. Atakujemy scenę. Fani czekają. Do dzieła. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Bardzo dobrze mówię.